Zapraszamy Państwa do dyskusji, do zabierania głosu. Mamy chętnych. Łukasz Pełszyński, może Białostocki, ale smogowy, albo dobrze. No, nagle Rafał. Rafał, proszę przedstawić się może tak. Rafał Kosno, Federacja Zielonych. Więc tak, ja chciałem uczestniczyć tutaj jako ekspert w tej debacie. Niestety organizatorzy nie zgodzili się na to. Dokładnie. Próbowałem dyskutować na ten temat pod wydarzeniem. Są moje komentarze i chciałem krótko właśnie powiedzieć, jak ja to widzę. Od 96 roku prowadzę organizację ekologiczną Federację Zielonych w Białymstoku. Myślę, że nie ma osoby w Białymstoku, która zrobiła więcej skutecznie, żeby zmniejszyć poziom zanieczyszczeń smogu w Białymstoku. To dzięki mnie na przykład elektrociepłownia Białystok zastąpiła węgiel biomasą. Jestem także pomysłodawcą, autorem sieci dróg rowerowych. To dzięki mnie na przykład powstawały pierwsze drogi rowerowe w centrum miasta. Zaczynamy od ulicy Piłsudskiego. Rower wtedy był traktowany tylko jako środek rekreacyjny. Drogi miały powstawać poza miastem. Taka była polityka ówczesnych władz miasta. Tereny zielone przy Galerii Białej. I tak, chciałem powiedzieć, że najbardziej mi się w tej debacie Państwa nie podoba jedna rzecz, że faktycznie, tutaj Pan wspomniał o tym, pominęliście moim zdaniem najpoważniejszą przyczynę smogu zanieczyszczeń w Białymstoku obecnie, czyli spalarnię śmieci przy ulicy Andersa. Tak się akurat składa, że kiedy ta spalarnia powstała, to poziom zanieczyszczeń właśnie wzrósł. Przekroczyliśmy wtedy poziom, spadliśmy poniżej Łodzi. Spalarnia śmieci ma celowo tak niski komin, bo kiedy prezydent sam sobie wydawał decyzję na lokalizację tej spalarni śmieci na terenie miasta, bo ona tak naprawdę powinna być na przykład w Fryniewiczach, bo tam jest składowisko popiołów tej spalarni. Tylko że żadna gmina nie chciała się zgodzić na lokalizację tej spalarni na swoim terenie. Dlatego prezydent sam sobie wydał decyzję na zbudowanie tej spalarni na terenie, na działce miejskiej. Spalarnia ma celowo tak niski komin, żeby wszystkie zanieczyszczenia spadały w odległości 10 km od komina, żeby nie naruszały strefy Natura 2000 Puszczy Knyszyńskiej. Kiedy na przykład elektrociepłownia po sąsiedzku istniejąca budowała komin, specjalnie wybudowała tak wysoki komin, żeby wszystkie zanieczyszczenia spadały poza tereny miasta. Państwo mówiliście tutaj na przykład o tym, że na Jaruszówce jest bardzo wysoki poziom zanieczyszczeń. Mnie to nie dziwi, bo tak jak wynika z tych wszystkich opracowań, wiatry zachodnie, to akurat właśnie zanieczyszczenia ze spalarni spadają w tym terenie na osiedle Jaruszówka. Dlaczego na przykład na innych osiedlach domów jednorodzinnych nie ma tych zanieczyszczeń? Moim zdaniem odpowiedź jest właśnie jasna, spalarnia śmieci. Pan tutaj mówił o Krakowie, że wymieniono tam około 40 tysięcy pieców, tak? Czyli załóżmy, tak jak tutaj poszukałem w internecie, Kraków ma 700 tysięcy mieszkańców, Białystok ma 300 tysięcy mieszkańców, czyli załóżmy, że gdybyśmy chcieli osiągnąć ten sam efekt, to w Białymstoku trzeba wymienić połowę tego, czyli około 20 tysięcy pieców. U nas jest inna struktura, u nas około 11 tysięcy pieców. 11 tysięcy pieców w Białymstoku do wymiany, tak? Mhm. No to przeszacujmy sobie tak, ile na przykład ton śmieci takie piece mogą palić. Moim zdaniem, powiedzmy, załóżmy, że jedną tonę śmieci rocznie. Dwie tony śmieci. Ja nie chcę oczywiście tutaj wchodzić w polemikę bardzo głęboką, ale jednak... Ale, to jest dyskusja, tak? No tak, ale pamiętajmy o tym, że palimy przez około pół roku i liczba śmieci w Polsce też potwornie wzrosła w ciągu ostatnich 30 lat, co też jest efektem naszej transformacji od socjalizmu do kapitalizmu. To niech pan rzuci liczbę. Ile te 11 tysięcy pieców mogą spalić tą śmieci? Trudno powiedzieć, natomiast fakt jest niezaprzeczalnym faktem jest to, że no, mówiliśmy o Łomży. Czy w Łomży jest ten czujnik, który pokazuje największe zanieczyszczenie powietrza i który sprawia, że województwo podlaskie wypada gorzej od Białegostoku? Czy w Łomży mamy spalarnię śmieci, która tam zanieczyszcza miasto? Ale do tych pomiarów jeszcze dojdziemy, bo Państwo na przykład mówiliście o pomiarach, jak się robi spalarnię śmieci na przykład. Możecie mierzyć pyły, możecie mierzyć benzoapiren, nie możecie zmierzyć dioksyn, substancji rakotwórczych, które powstają przy paleniu śmieci. Jak się robi pomiary w spalarni śmieci w Białymstoku? Raz w roku specjalna firma robi te pomiary na zlecenie, jest to sfinansowane przez spalarnię śmieci.
Swego czasu była taka afera, bo wszystkie te pomiary opanowała firma, której właścicielem był brat ministra Świąkalskiego. Wszystkie pomiary spalarni śmieci w Polsce robiła jedna firma. I zawsze te pomiary wychodziły korzystnie oczywiście dla firmy, która za nie płaci. Wszystkie normy spalarnie oficjalnie, spalarnie spełniają. Nic dziwnego, bo te pomiary robi się na przykład 2-3 dni. Można specjalnie skalibrować wtedy po prostu zakład tak, żeby po prostu przeszedł te pomiary. Taka jest rzeczywistość. Ja myślę, że ten temat oczywiście wraca i będziemy pewnie o nim dyskutować. Natomiast nie chciałbym, żeby ten temat zdominował głosy z publiczności z prostego powodu. Także dlatego choćby, że nie ma z nami przedstawicieli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Wydziału Kontroli, który bada to i który mógłby powiedzieć nam, jak wyglądają badania. Wiemy, że samorząd, miasto dzisiaj jest rządzony przez inną opcję niż województwo i kraj. Nie wydaje mi się, żeby istniała tutaj jakaś zmowa popisowa w celu fałszowania wyników danych, ale no, być może tak jest, nie przesądzajmy. Ale ja nie mówię o fałszowaniu. 11 tysięcy pieców. Załóżmy, że na przykład palą 20 tysięcy ton śmieci. Spalarnia pali 100 tysięcy ton śmieci rocznie. Czy na przykład, jeżeli państwo wymienią wszystkie piece w Białymstoku, a spalarnia dalej będzie spalać 100 tysięcy ton śmieci, to czy sytuacja się polepszy? Do tego dodam tak, spalarnia śmieci pali wszystkie śmieci z czarnych pojemników na terenie miasta. Wszystkie nieposortowane śmieci z terenu miasta jadą bezpośrednio do kotła, do spalarni. Tam jest wszystko, baterie, jarzeniówki, leki, wszystko to, czego spalarnia odpadów komunalnych nie może palić, bo to powinna palić tylko spalarnia odpadów specjalistycznych. Nie ma żadnej segregacji, to wszystko jest palone po prostu hurtem. Czy ktoś w domu, w piecu będzie palić na przykład baterie? No nie będzie palić, bo zepsułby sobie róż pieca po prostu. Czy będzie palić jakieś, nie wiem, puszki po farbach? No tego typu rzeczy po prostu. Nie będzie palić. Natomiast spalarnia śmieci pali najgorszy rodzaj odpadów, które tam nie powinny trafiać. Także nie ma też, bo oczywiście tutaj widzę Piotra Kępistego, on kiedyś robił taki festiwal ekologiczny, gdzie występował przedstawiciel spółki Lech, który oczywiście reklamował. Prezydent Białegostoku też oczywiście twierdzi, że to jest tak czysty zakład, że powietrze trochę czystsze wychodzi z komina niż jest w otoczeniu. Nie ma skutecznych filtrów przeciwko dioksynom. Na świecie po prostu nie istnieją takie filtry. Także jeszcze, jeżeli do tego dodamy, kilka rzeczy, którymi ja się zajmuję, czyli na przykład zabudowę korytarzy przewietrzających miasta. Galeria Jurowiecka, apartamenty Jagiellonii przy ulicy Jurowieckiej, prokuratura apelacyjna przy ulicy Włókienniczej, budynek zbudowany w korytarzu przewietrzającym w Dolinie Rzeki Białej. Telewizja Białystok, budynek zbudowany w korytarzu przewietrzającym i kampus Uniwersytetu w Białymstoku, budynek zbudowany w korytarzu przyrodniczym miasta. Jeżeli nie zburzymy tych wszystkich budynków, to nie będzie po prostu przewietrzania miasta. A to są nielegalne samowole budowlane. Dalej, projekt na przykład kolei miejskiej, który mógłby skutecznie po prostu zmniejszyć, faktycznie sprawić, że komunikacja miejska byłaby konkurencyjna wobec samochodów. Miasto prowadzi zupełnie inną politykę. Budując obwodnicę przez miasto, zamiast poza miastem, prowadzi tak naprawdę politykę samochodową. Nie widzę tutaj, gdzieś był radny Maciej Biernacki. Jest! Rok temu napisałem, bo jest przewodniczącym Komisji Infrastruktury obecnie, napisałem takie pismo, że system sterowania ruchem w Białymstoku, system, który miał spowodować, że ruch samochodowy powinien być płynny w Białymstoku, przez co zmniejszyłaby się ilość zanieczyszczeń też, emisji hałasu, prawda? Że ten system nie działa. Miasto wydało ponad 20 milionów złotych. Ten system tak naprawdę spowalnia ruch. Są takie dane, że każde zatrzymanie i ruszenie samochodu to jest energia równoważna przejechaniu 1 kilometra przez ten samochód. Te światła nawet palą się w nocy, kiedy nie ma potrzeby, bo według takich opracowań inżynierskich światła powinny działać powyżej tam chyba 1000 pojazdów na godzinę. Wtedy to po prostu upłynnie, a nie spowalnia ruch. Co zrobił Maciej Biernacki z tym pismem? Nic. Ja rozumiem. Rozumiem te argumenty. Dokładnie. Maciej mówi, że z pismami obywateli miasta nie będzie nic robić. Panie Rafale, proponuję tak, ponieważ myśmy te argumenty słyszeli już tutaj na spotkanie zmiana klimatu, zmianie klimatu. Słyszeliśmy te same argumenty na spotkaniu Kawa bez smogu. Dajmy może wypowiedzieć się innym osobom, które nie są tak aktywne jak pan, a które na pewno przybyły tutaj choćby po to, by wykorzystać ekspertów i zadać im jakieś pytanie. To jeszcze mamy tylko tam dwie krótkie kwestie, dosłownie minuta i nie będę państwu zabierać czasu.
Chciałem jeszcze powiedzieć tak. Za komuny, nie wiem czy Państwo pamiętają takie czasy, nie było na przykład w sklepach niczego. Jak władza tłumaczyła, że nie ma w sklepach niczego? Mówiła, że to ci źli spekulanci wszystko wykupują z tych sklepów. Ale system jest super. Zaopatrzenie jest, tylko ci źli spekulanci. I teraz jak Państwo mówicie o tej świadomości, że będziemy apelować do ludzi, żeby oni palili w tych swoich piecach węglem, drewnem i śmieciami, no to powiem tak, te 11 tysięcy ton śmieci, które oni palą, w porównaniu do tych 100 tysięcy ton spalarni, no to to jest mniej więcej taki efekt. I o ostatniej kwestii chciałem Państwu wspomnieć. Miasto ogłasza na przykład konkursy ekologiczne, gdzie przyznaje dotacje na dofinansowanie. Na przykład w Białymstoku jest taki program realizowany właśnie z tych dotacji. Ja też startowałem w tym konkursie. Zaproponowaliśmy jako fundacja, stowarzyszenie, utworzenie kolei miejskiej, kontynuację tych naszych działań, które do tej pory robiliśmy, jak deptak, drogi rowerowe i zaproponowaliśmy zamknięcie spalarni śmieci. Jak Państwo myślą, czy ten wniosek uzyskał dofinansowanie miasta? Nie. Dofinansowanie uzyskał wniosek stowarzyszenia, którego żona prezesa jest urzędniczką Urzędu Miasta. Co zakłada ten projekt? Wydawanie ulotek i broszur. Czy to zmniejszy poziom smogu? Moim zdaniem wycięcie drzew tylko pogorszy poziom smogu. I ostatnia już naprawdę kwestia, już kończę. Państwo organizatorzy przygotowaliście tą petycję do władz miasta i celowo pominęliście jedyną rzetelną organizację moją i te postulaty, o których teraz przed chwilą Państwu mówiłem. Zamknięcie spalarni śmieci, kolej miejską, zmianę systemu sterowania ruchem i tak dalej. Dlaczego? Pani Katarzyno, dlaczego? Jakie problemy z prawem? Dobra, nie, panie Rafale, bardzo prosimy, bo jednak mamy kolejnych kilka zgłoszeń, więc chcielibyśmy po prostu, żeby wykorzystać naszych ekspertów, żeby im zadać pytania, więc... Tak, ostatnie zdanie, wyłączono mi mikrofon niestety, także tak wygląda ten obraźnik, który Maciej Biernacki nie brawo. I ostatnie zdanie tylko powiem, dlaczego? Bo na przykład Fundacja Pani Katarzyny dostaje dotację z Urzędu Miasta, 85 tysięcy złotych, jak się dowiedziałem w ramach... Panie Rafale, wyjaśnijcie to sobie przy barze, dobrze? Naprawdę, tracimy czas. To są wasze personalne... Pan atakuje radnego Macieja Parnackiego, pan atakuje Katarzynę Sztop-Rutkowską. Nie spotkaliśmy się tu po to, żeby urządzać sobie personalne pyskówki. Jest publiczność, która chce wykorzystać obecność naszych gości. Dajmy im zadać pytanie. Bardzo proszę, po spotkaniu wyjaśnijcie sobie pewne kwestie. Bardzo proszę o zabranie głosu kolejno. Skutecznie walczyć z problemem smogu w Białymstoku. Nie będziemy walczyć skutecznie z problemem smogu. Jeszcze daj mi pan dokończyć. Dlatego nie pozwoliłam tobie wystąpić jako ekspert, ponieważ niestety nie masz jakby poczucia kultury osobistej. Mamy gości. Ale niech się wygada! Niech się wygada! Ale on się wygadał, proszę. Ale to pani decyduje. Nie chodzi o poziom kultury osobistej, tylko o to, że Państwo na tej debacie nie dowiecie się, jak skutecznie walczyć ze smogiem, bo ta debata służy temu, żeby usprawiedliwić władze miasta, które są powodem tego smogu i robią to osoby, które dostają za to pieniądze z Urzędu Miasta, więc nie będą krytykować Urzędu Miasta. I to wszystko, co mam do powiedzenia na ten temat, dziękuję bardzo. Brawo Rafał, brawo! Dobra, wykorzystajmy naszych ekspertów.